Cześć, z tej strony Timmy i witam was w przedstawieniu tekstur paka do PvP, lecz można równie dobrze pograć na nim na survivalu. Z góry mówię, że tekstur paka robiłem sam, nikt mi w nim nie pomagał, więc jest to w 100% robione przeze mnie. Rzeczy takie jak GUI i tak dalej robiłem własnoręcznie od zera, tak jakby to rysowałem. Tak więc tutaj też proszę nie pisać, że brałem to od kogoś. Jedyne co wziąłem to XB bar, lecz kolorystykę też sam zmieniłem i ten HUD na dole, ale resztę wszystko robiłem sam na współdzielu, na Skype'ie, wtedy widział to jak robiłem Avatar i Frogs, więc jeżeli będziecie potrzebowali dowodów, ja wam mogę je dać, tak więc zapraszam do oglądania. Tak więc teraz może zaprezentuję wam narzędzia, które też własnoręcznie modyfikowałem. Nie rysowałem, oj, screena zrobiłem, przepraszam. I z góry też powiem, że to przedstawienie jest robione totalnie na lajcie, bo chcę wam zaprezentować mój texture pack. Tak więc tak wyglądają kilofy. Też modyfikowałem właśnie je sam. Oj, tam poleciał nam, zaraz po niego pójdziemy, spokojnie. I tak wyglądają mieczyki, też własnoręcznie modyfikowałem. A tutaj nam odleciały. Tak więc może wam pierw zaprezentuję mieczyki, które według mnie są epickie. O, tu mam sześciutkie? Nie, jednego nam brakuje, który pewnie też tam poleciał, to zaraz zobaczymy. Tak wygląda srebrny, raczej żelazny, kamienny, diamentowy, no i złoty. Teraz może weźmiemy sobie, wpiszemy game moda 1 i weźmiemy to, co nam tutaj wyleciało, czyli wow, aż 1 kilów. No i gdzieś tutaj się zapodział, dostałem maila, jeden miecz, a nieważne, kill off wygląda tak, jest taki też zmodyfikowany, jest trochę poprawiony kontrast, o, tu mam jeszcze drewniany miecz, też taki poprawiony kontrast, co do kill offów, wyglądają one tak, nic specjalnego, poprawiony tylko kontrast, aby ładnie wyglądały. To tyle może z przedstawiania wam takich rzeczy, narzędzi. Teraz pokażę wam lawę i wodę, która też bardzo ładnie wygląda. Lawa jest brana z texture packu Soarex Fanver, a woda z texture packa Doku Craft. Tak więc woda wygląda tak, taka ładna, niebieściutka, bardzo ładna. Partyclesy są moje, nie wiem z jakiego to texture packa jest akurat, ale tam je też ręcznie modyfikowałem. A lawa jest właśnie taka bardzo płynna i ładna z texture packa Soarex Fanver. Teraz pokażę wam ogień, który też według mnie jest epicki, jest taki ładny, fioletowy. Mam nadzieję, że wszystkim wam się podoba ten ogień, bo jest naprawdę fajny. Więc teraz może szybko jeszcze się przejdziemy po blokach. Wszystko jest generalnie też brane z texture packa Fateful 32x32, więc wszystkie bloki wyglądają jak z Fatefula, więc każdy raczej zna. A co do bloków, co do czcionki, jest to z mojego starego texture packa pod PvP, jeszcze z kanału Nixon Gaming, więc mi się bardzo ta czcionka podoba, więc myślę, że wam też się podoba. Tutaj mamy NPC, czyli villagerów. Tak. Tak wygląda wszystko. Tutaj mamy jeszcze stare EQ. Tamte itemki, które tam były. Tak wygląda handel z nimi. Też robiłem je właśnie, sam robiłem całe GUI, więc mam nadzieję, że wam się podoba. Tak wygląda anvil, czyli kowadło, tak wygląda enchantment table, albo enchanting, nie wiem jak to nazywacie. Tak wygląda furnace, czyli pieczyk, tak wygląda duża skrzynia, crafting table, mała skrzynka. Wszystko jest robione tak, żeby było wszystko, widać wszystko, co jest za nami, a raczej przed nami. EQ na survivalu wygląda w taki sposób, jest generalnie ładnie. Co do expa, jest brany z texture packu bodajże Nolifa, więc też ładne. Tylko to taki kwadracik, który na dole się zmienia, robiłem sam, poprawiałem serduszka, ponieważ były krzywe. No i co, to by było raczej na tyle. Teraz jeszcze zaraz zobaczycie testową walkę na tym texture packu, ponieważ jest to w połowie texture pack pod PvP, ponieważ jest niski ogień.
To, co jeszcze ważne, chciałem wam pokazać, to koksy. Koksy są zielone, mi się takie podobają. Jeżeli wam się nie podobają, to możecie sobie tam zmienić, lecz możecie sobie modyfikować tego teksturpaka, lecz nie możecie wstawić na kanał i powiedzieć, że jest robiony przez was, ponieważ to będzie już plagiat. Jeżeli ja coś takiego znajdę, bądź się o tym dowiem, no niestety poniesiecie za to konsekwencje, jeżeli mogę to tak powiedzieć. No, więc co? To by było na tyle. Teraz zacznijcie testową walkę z panem awatarem, który był przy tym, jak robiłem teksturpaka. Mam nadzieję, że teksturpak wam się podoba. Wszystko będzie w opisie, link do downloadu. Teraz jeszcze, o kurczę, szybko wam pokażę, jak wygląda noc, ponieważ jest według mnie też epicka. Jeżeli wam się nie podoba, będziecie mogli sobie ją usunąć, już wam mówię, jak to zrobić. Gdy wejdziecie po prostu w tekstury paka, wejdziecie w plik asysy, etysy, czy jakoś tak o to się nazywa, macie tam plik MC Patcher. Jak wejdziecie w MC Patchera, usuwacie plik Sky i powinno już zniknąć to niebo. Tak więc teraz widzicie testową walkę, ja mam nadzieję, że wam się tekstury pak spodobał. Download dostaniecie na 100 lajków, to by było na tyle. Kciuk w górę właśnie, żeby dostać download, subskrypcja też mile widziana, aby zobaczyć więcej tego typu filmów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, miłego dnia, miłego posiedzenia na tronie, miłego wieczoru, dobranoc, dzień dobry, cześć.